Hej, z tej strony Justyna. Witajcie na kanale KochamZabawki.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie morską jednostkę ratunkową od firmy Matchbox, przeznaczoną dla dzieci od 3 roku życia. W zestawie znajdziemy statek, rekina, ponton, helikopter oraz 2 samochodziki. Nasz statek ratunkowy kryje w sobie wiele ciekawych niespodzianek. Na samym przedzie, czyli na dziobie, znajduje się specjalne działko, dzięki któremu zwalczać będziemy mogli rekiny albo też inne wrogie jednostki. Jak widzicie, działko jest obrotowe oraz gumowe, bardzo mięciutkie. Przyda się do zabawy w wodzie. Statek dowodzony jest oczywiście przez kapitana, który znajduje się na mostku, a na samej górze znajduje się lądowisko dla helikopterów, na którym oczywiście wylądować może nasz gumowy, pomarańczowy helikopter. Praktycznie przez całą długość statku przebiega rampa, z której zjeżdżać będą mogły nasze samochody. Z prawej strony statku znajduje się srebrny ponton, który możemy wypuścić do wody, przyciskając go. Z tyłu znajduje się dodatkowa rampa, dzięki której ponton może być z powrotem wciągnięty na pokład, a po tej rampie mogą również wjechać samochodziki. Tuż obok znajduje się kolejna rampa, która również przyda się do zwiedzania statku. Kolejnym ciekawym i niezwykle istotnym elementem statku jest ramię na wysięgniku, zakończone specjalnymi szczypcami, które umożliwi nam polowanie na rekiny. Dołączone do zestawu samochodziki to sportowe pojazdy o bardzo ciekawej kolorystyce. Jeden z nich jest zielony, mamy tutaj 2 odcienie tego koloru. Oczywiście samochodziki bardzo sprawnie się poruszają. Drugi jest w kolorze czerwonym, ale ma też sporo białych elementów. Nasze samochody muszą bardzo uważać na groźnego rekina, który czyha w głębinach oceanu. Jest on gumowy, dodatkowo może też otwierać paszczę za pomocą jego płetwy grzbietowej. Paszcza jest na tyle duża, że może pomieścić samochód. A teraz możemy go wypuścić. Samochody wjeżdżają właśnie na pokład, aby rozejrzeć się trochę po statku. Drugi samochód postanowił na razie zaparkować w kajucie. Może on teraz wyjechać po drugiej stronie statku. Mamy tutaj otwieraną klapę. Naszej jednostce udało się namierzyć cel. Jest to oczywiście ogromny rekin, którego za chwilę postaramy się złowić. Wyłowionego potwora możemy teraz umieścić na statku. Misja wykonana, dlatego statek może wrócić do głównej jednostki. Myślę, że polowanie na rekina z takim zestawem spodoba się każdemu chłopcu, a być może przypadnie do gustu także dziewczynkom. W zestawie znajdziemy rewelacyjny statek, który pięknie się porusza. Możemy go zabrać ze sobą na przykład do wanny. Na statku znajdziemy sporo gumowych elementów, które na pewno również przydadzą się do zabawy w wannie. Poza tym kryje on wiele ciekawych funkcji, jak już widzieliście na filmiku. W zestawie znajdziecie też bardzo fajne autka, które sprawnie się poruszają i które uruchamiają różne mechanizmy. No i dodatkowo mamy też groźnego rekina, którego możemy wyłowić, ale oczywiście musimy uważać, aby nie pożarł naszych samochodzików. Zestaw bardzo mi się podoba, dlatego oceniam go na 5 gwiazdek. Was zapraszam do komentowania moich filmików, do dzielenia się waszymi opiniami na temat produktu oraz do oglądania moich pozostałych recenzji, oczywiście na kanale KochamZabawki.pl. Do zobaczenia!